Dzień, dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Cult of the Lamb. No i tak, dziś wielka chwila, ponownie, jak codziennie, w której to będziemy ogłaszać nową doktrynę, gdyż mamy znowu kamienną tabliczkę. A nie, przepraszam, nie. Czysto na cooldown, nie zapomniałem, że to w sumie jest nadal ten sam dzień, na którym ostatnio zakończyliśmy, że tak, że teraz wyjątkowo mało robiłem. No ale tak, ogólnie mamy tutaj nowe nasionka, nowe rzeczy. I no, dzisiejszy cel... W sumie... Nie wiem, jaki jest. Może powie... O nie, przepraszam, nie to. Już myślałem, że to jest to lepsze, ale niestety nie. Tak... Powiedzmy tak. I do 11. Kamin. Ej, tak, jak już to wszystko przygotujemy, to dziś wspaniały cel, jakim jest znowu pójść i zemszczenie się na tych wrogach w tej krainie, w której ostatnio padliśmy kilkukrotnie. I tak, jak jeszcze to ugotuję, widzę, że coś tutaj kolega chce. I z grupą się moja postać się będzie chodziła wolniej. Jest to wina tego, że pad jest testowo wciszony gumkami, żeby gałki nie stukały. Ale tak, wspaniały liderze. Nasza baza jest nieprzyjemna dla oka. Potrzebujemy piękności, by celebrować twoją wielkość. Chwałę. No, zbudujmy trochę dekoracji, okej. Czy dekoracje? Czy mamy jakiś materiał na jakieś ładne dekoracje? A no mamy, więc powiedzmy, że zaraz to zrobimy. Tutaj taką ładną fontaninkę na przykład za 5 kamyków. I najważniejsze. Okej. Tu postawimy takie, można powiedzieć, wręcz statuły, jakieś takie niepokojące, ofiarne. Ciekawa sprawa z tym, że nasz kolega jeszcze wygląda ciągle na zmęczonego, mimo tego, że no nie musi spać. Czy... Okej, to mi się nie podoba, to się nie podoba. Tak... A, okej, dobra, nie narzeka. Nie ma problemów, szczerze. Wszystko okej. No, jak widać też... zbudowane. Będą zadowoleni. Nie, jak już to jest załatwione, to będziemy mogli na spokojnie wyruszyć. A póki co tak. Wow, zrobiłeś to, jesteś naprawdę najlepszy i tak dalej. O, i przy okazji daje to mu kolejny poziom. Co daje nam takie tutaj opcje fajne. Kolejny fragment tabliczki i... Nie potrzeba jeszcze? Niewiele. Na ten moment byśmy mogli to odebrać. Aż nie. Dobra, jak nie chcesz, to chociaż sobie potęczymy. Monetki tam nie bym mógł już tu dać, ale... Nie. Ja jeszcze tego nie zrobię. Dobra. Mamy co prawda jeszcze... Właśnie niewiele nam brakuje do tego, żeby móc już osiągnąć kolejny stopień. Ale na razie tego nie robię. A, i teraz ten ty się pewnie jeszcze tworzy. Tak, tak. Czułam zapach pysznego zwierzaka w pobliżu. Zostaję tutaj. Wystarczy dla ciebie, wystarczy dla mnie. Chwalaj odchodzić swoim towarzyszom. Nie wiadomo, kto może być w pobliżu głodny. Chciałbym go wziąć, ale niestety mnie nie stać, więc lecimy tutaj do Grzybowego Królestwa. I tak, mam nadzieję, że tym razem zwyciężymy. Mamy, okej, 3 pociski po prostu. Najprostszy mieczek w wersji wampirycznej. Dobra. Okej, nic wyjątkowego. Ale też nic takiego, powiedzmy, ryzykownego. Można spokojnie korzystać. Dobra. Ferwor pełny, 4 użycia. No to lecimy. Nie przejmując się niczym. Właśnie przejmując się aż nadto. Musimy zniszczyć te żaby spokojnie. Tymi wspaniałymi pociskami. Nie ginąc przy tym, może lepiej nie otrzymując obrażeń. Tak byłoby najwspanialej, oczywiście najlepiej, chociaż... No, kto tu wierzy w cuda? Oczywiste jest to, że w jakiś głupi sposób tutaj jeszcze padnę. Ale tak, póki jeszcze mam okazję nie padać, to próbujmy nie padać. Więc dobra, przy okazji trawka. Rzecz jasna, nie możemy jej pomijać,
bo jak zapewne niektórzy z was po wczoraj mogą pamiętać, mamy bonus do jedzenia trawy. O, teraz nie dosyć, że to jest materiał na niektóre, można powiedzieć, kwestie budowlane i pewnie nie tylko, to jeszcze jest to naprawdę dobre źródło pożywienia, nie obniża naszej wiary. Okej, byśmy mogli kolejną mszę zrobić, ale no nas nie ma, więc myszy nie będzie teraz. Na szczęście, za niedługo powinniśmy wrócić, to wtedy będzie można fajnie mszę ogłosić. Trawa skoczyła, raz, dwa, trzy, unikamy. Raz, dwa, trzy, nawet nie trzeba było trzech ataków. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, okej, pokonane. I tym razem dostaliśmy tutaj trochę monetek oraz ładną ozdobę. Która wymaga od nas trawy tylko, to zdecydowanie będziemy mogli łatwo ją przygotować, więc tak. Jeśli chodzi o resztę tych terenów, to chyba nie będę tego rozwalał, bo nie czuję aż takiej potrzeby. Okej, trawa ważna i tak dalej, no ale... Jak już też wspominam, nie ma co przesadzać z tym. Dobra, ostrożnie, raz, dwa. Raz, dwa. Raz. Raz, okej, raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Tutaj strzelimy tym. Bezpieczeństwo. Nie mam już użyć, co jest najgorsze. Jednak zawsze wolę mieć na wszelki wielki ten jedno chociaż pocisk. Ale tak, nawet jeśli się nie udało, nie mam pocisku, to przynajmniej jestem, delikatnie mówiąc, w nie najgorszej sytuacji. Okej, teraz mogę użyć pocisku. Ale czy jego potrzebuję? Chyba nie. Dobra, dobra. Zdążyłem odskoczyć. I kolejna rzecz, którą mogę też tak powiedzieć, jeśli chodzi o moje przemyślenia co do tej gry. Uniki są naprawdę fajne, ale czasami trochę za daleko odrzucają, jeśli się chce, powiedzmy, minimalnie uniknąć ataku, żeby od razu oddać. Nie jest to wielki problem, co nie, ale no. Jak wiecie, ja się czepiam największych bzdet, więc tak. Teraz wystrzelimy pociski. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Dobra, tak, tak, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Piękny strzał w żabę. Dobrze. Jest okej. Trochę panikuję, jak zwykle. Ale jak widzicie, no. Staram się teraz grać trochę jednocześnie ostrożniej. Minimalnie ostrożniej. Będę tylko właśnie przeżywać to wszystko. Więc no, idziemy. Idziemy i... Jeszcze zanim wrócimy tam, skąd przyszliśmy, to idźmy tutaj, bo mamy klauneka. Właśnie tego szukałem. I teraz tak, czy ja chcę zwiększyć obrażenia, czy ja chcę zatruwać dodatkowo wrogów? Zatruwać, oczywiście zatruwać. Mniej ciosów wymaganych z mojej strony, to mniejsza szansa na to, że zostanę trafiony przez wrogów. A trucizna jest naprawdę pięknym narzędziem do pozbywania się moich oponentów, więc tak. O, i proszę, pierwsze ukończyliśmy jeszcze z taką ładną lampką. Za dwa drewny. Niedrogi koszt. Więc no, super. Świetnie sobie radzimy. Pieniędzy też trochę jest i tajemnica albo follower. Tajemnicę weźmiemy. O. Jakiś challenge, jakieś wyzwanie. Ratu. O, witaj, krzyżowcu. Stój pewnie na nogach. Jeśli pokonasz następny pokój z walką bez unikania, nagroda będzie twoja. Ale jeśli przegrasz, to nic nie dostaniesz. Okej. Czyli musimy spróbować się nie unikać przez następny pokój walk. Fajne, fajne. Pewnie mi się nie uda, bo zapomnę o tym. Ale tak, nawet palce teraz mam z dala od przycisku do unikania. O, cholera, już zapomniałem. Ja zapomniałem już na starcie o tym, że mam nie unikać. Nie będzie nagrody. Smutny. Abym to nawet ugrał. Patrzcie, no przecież nie jest aż takie trudne. Ech, czemu musiałem to zepsuć? Czemu musiałem to zepsuć? Ale dobra. Spróbuję i tak, powiedzmy. Może przechodzić chociaż chwilę bez unikania, co... Czy coś fajnego uda, a jak nie, to chociaż poprawię swoje umiejętności i zbierasz dodatkowe albo zwiększona prędkość ataku. O, dodatkowe zasoby byłoby super. Dobra, bierzemy zasoby.
więcej trawy i innych rzeczy potencjalnie przyniesiemy ze sobą. Dobry pomysł. Zawsze dobry pomysł. I tak, jeśli tak swoją drogą też będę trochę mniej gadał czy coś, to wybaczcie mi, ale no, mogę być, delikatnie mówiąc, trochę rozkojarzony przez, powiedzmy, temperaturę na zewnątrz. W momencie, kiedy to nagrywam, jest albo z 40, albo prawie 40. Ciężko mi stwierdzić. Oj, kiedy po prostu mój telefon pokazywał 40, powiedzmy, termometr pokazuje 38, więc no. 40, albo prawie 40. A nie, och, połęła, nie chciałem tu iść. Oj, dostałem już obrażenia. Bardzo głupio. Oj, podwójnie nawet dostałem. Dobra, nie ma co, będę uniki robił, bo z unikami będzie dużo łatwiej tutaj zwyciężyć. Oj, okej, jeszcze potwierdzone, jeśli rozwalę jajo, to nic z niego nie wyskoczy. Okej, znowu otrzymałem głupie obrażenia. Okej, nic z tego nie ma, dobra. Pociski, raz, dwa, raz, dwa. Pluwaj, raz, dwa, raz, dwa. Mhm, tak. Okej. Jeśli naprawdę się skupiam na tym, to ja jestem w stanie to ukrywać. Normalnie, jak z bossami w Elden Ringu. Otrzymałem mnóstwo obrażeń tutaj, nie będę ukrywał, ale no, daliśmy radę. I to jest tak, proszę, nie, pewnie nie, a nie, nawet nie mówi, proszę oszczędź mnie. Po prostu od razu się cieszę. I to jest tak, follower form albo stone. To ten follower form. Żyrafa, okej, do kolekcji. Skrzynka, w której mamy mnóstwo różnorakich skarbów i możemy powrócić, to też tak zrobimy. Bo nie chcę przegapić pokoju, w którym mogę mieć jakikolwiek... cokolwiek. Nawet jeśli czeka tam prawdopodobnie śmierć, to tak, zawsze szansa na dodatkowe kostki. Które, jak przypominam, w naszym przypadku oznaczają mniej więcej tyle, co to, że tak... możemy nakarmić naszych towarzyszy. Albo ich zadowolić bardzo. I... weźmy sztylecika, to i tak nic nie zmienia, ale mamy sztylecika, który się super szybko macha. Jest fajny, lubię sztyleciki. Podobnie jak lubię włócznie, halabardy i tym podobne. Ja ogólnie większość broni lubię. Chociaż osobiście ja jako ja, nie jako gwiezdny klucz, preferuję mniejsze bronie. Chociaż dobra, preferuję mniejsze tak dla siebie, ale ogólnie lubię też czasami właśnie kupować halabardą czy czymś, jeśli jest to wystarczająco potężne i... chyba to tam to coś po prostu spowodowało, że więcej się zarabia z tych zniszczonych. A, przy okazji znowu ten gościu. Znaczy nie, czy ty żeś mnie... czy ty mnie nie wyznajesz? Nie dajesz ofiar w... nadziei na zyskanie mojej... mojej przychylności? Kiedy wrócisz do swojego kultu, znajdziesz nową skrzyń na ofiary. Tam możesz dawać... ofiary. Bym ja, w mojej wspaniałomyślności i hojności, dawał ci złoto, byś mógł wzmocnić kult. Ale nie jestem łatwo usatysfakcjonowany. Ten sam prezent ofiarowany zbyt często spowoduje, że cena opadnie. Jednak się nie obawiaj, przez wraz z czasem wartość znowu wzrośnie. Daj mi odpowiednią... odpowiedni trybut, a zostaniesz wynagrodzony. Okej, trochę tak na szybko tłumaczyłem, ale jej udało się. A, skrzynka. A tam gdzie się kłócą. Smutne trochę. Kopalnia kamienia... nie ma już kamienia? Ej, czyli to nie są wieczne budynki. To jest smutne. Ale wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Mimo tego, że smutne czy coś? Można odbudowywać. To jest takie inwestycja jakby. Inwestujesz raz na jakiś czas, żeby coś tam potem dostawać znacznie częściej i więcej. Ale dobra, mniejsza. A zanim zajmiemy się resztą, dalej to tak szybko. I worek, bo będziemy mieli nowego towarzysza. Później tam zrobimy lepsze posłanie. Ale na razie śpiworek, który szybko dokończymy. Żeby nie musiał na ziemi leżeć. Tak, i teraz zobaczymy, jakie cechy.
A same negatywne. No dobra. Jest najlepszy. Przy okazji zobaczymy jeszcze te nowe formy. Z Dark Wood, jak widać, brakuje nam tylko dwóch. Więc ej. Tutaj mamy już dwie, a resztę jeszcze nie mamy, ale spokojnie. Jak mówię, nie zmieniam niczego na razie, wszystkich akceptuję tak jak są. Jeśli kiedyś znajdzie mi jakaś inspiracja, czy ktoś będzie mi kogoś przypominał pod względem swoich cech, czy coś, to wtedy... Ale tak, a ty się zajmij drzewnem. Wtedy nie tyle co powiem, co zmień to wszystko. Okej. A teraz jeśli chodzi o inspirację boską, to... Wychodek. Jak obiecałem wychodek, musimy mieć wychodek. Przynajmniej nie będą nam robić po kątach. I do kolejnego poziomu inspiracji brakuje pewnie jeszcze dużo, więc na razie się tym nie przejmujmy. Po prostu weźmy co się da wziąć. I tak, tutaj wychodek. Deski. Deski potrzeba tego. Nie wiem jak to będzie do końca działać, ale postawimy to tutaj. Okej. Czyli to wymaga specjalnych materiałów. A, i okej, tutaj i... A, to towarzysze muszę robić. Jeśli towarzysze, to może nie jest najlepsze, ale mam nadzieję, że sam też będę mógł, to wtedy się szybko tym zajmiemy. A jak nie, to trudno. I tak, jako że jest teraz taki moment, to... Najlepiej będzie, jeśli po prostu je tutaj... zobaczę z wami jeszcze, jak to wygląda z tymi materiałami, a potem... No, krótka przerwa na to, żebym mógł ogarnąć tutaj rzeczy pokroju. Zbierania plonów, chłopania... Nie, na pęk już trochę za późno. O, ale teraz zobaczmy. I za 7 samorodków mamy... 5 monet. 5 monet to jest sztabel złota. Okej, 3 kamienie to jest cegła i 3 tego to jest deska. A teraz potrzebujemy na wychodek 5 desek. Okej. Raz, 2, 3, 4, 5. I dobra, czyli my tego nie możemy robić faktycznie. Muszę to robić towarzysza. No cóż, no to ja grzecznie poczekam na to. I do roboty. Pora ogarnąć naszą farmę, którą też trochę powiększyłem. Okej, dobra, towarzysz coś chce. O, pochorowałem się. Jeśli nie pozwolisz mi ten odpocząć, to pewnie umrę. Warto iść odpocząć. I problem, że tutaj mam znowu strasznie dużo kup innych rzeczy. Strasznie dużo się tego dzieje. Ale też wiecie, nie ma co się dziwić, patrząc co ile ich mamy. Więc no, jak widać... niestety on idzie odpoczywać. Pochorował się od razu. Przez nieczystości, których nie ogarnę od razu. Ale spokojnie, jak mówię, załatwię to wszystko. Dosyć szybko powinno być ogarnięte. I wrócimy, jak tylko będzie znowu miał coś ciekawego do pokazania. Okej, no dobra. Pora na gotowanko, to dzisiaj 6 trawy, 6 dyń. Co kto wybierze, ten to dostanie. No, żeby nie było marudzenia potem. Ja tutaj gotuję po prostu różne rzeczy i ktoś znowu coś od nas chce, tak przy okazji się złożyło. No co, chciałbyś? Pragnę czegoś. O! Chcę posiłku zrobionego z towarzysza. Nie. Będziesz niezadowolony, ale nie chcę tego robić. Ja tu próbuję zrobić family friendly kult. Wiem, wyklucza się to trochę, ale no. Więc przykro mi, nie chcę takich rzeczy robić. Naprawdę nie chcę. A, przy okazji deski się zrobiły. Nawet nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Zaraz też nie przejmujcie się niską wiarą. Załatwimy to. A wychodek chciałbym zrobić gdzieś tak jakoś, powiedzmy, z dala od reszty wszechświata, więc tutaj. Taki ładny wychodek. Jest to może najlepsze. Poznać, że i tak szybko gdzieś zapełnił z taką ilością osób, ale no, przynajmniej będziemy mieć wychodek, więc jej. Może nie będą robić ciągle na podłogę. I no, wiara nieźle ucierpiała, ale jak mówiłem, nie ma co się przejmować, mamy milionów sposobów. O, na to, żeby się nią zająć. No i jej, wychodek jest. Więc teraz szybko tutaj. Zaczynając od doktryny. I jeśli chodzi o kwestie żywieniowe, nie powiem, żebyśmy byli usatysfakcjonowani w pełni i mieli wszystko, co potrzeba, jak potrzeba. Ale powiedzmy, że nie potrzebujemy tego więcej, więc... może weźmy Afterlife. Nie wydaje mi się, żeby to było coś przyjemnego, ale...
powiedzmy, że jest to coś, czegoś trochę obawiam, bo często mogą mi umierać przez to, że nas nie będzie. I teraz tak, konieczność poświęceń czy komfort życia poza ziemskiego? Nie, zdecydowanie nie, ja nie chcę ich poświęcać. Tylko minus 5 wiary, kiedy ktoś mi umrze, zamiast minus 20. Zdecydowanie, to jest lepszy wybór. Bo tam ogólnie było plus 20, jak poświęcamy. To od każdego, ale... Poza tym, że dałoby to bardzo dużo, tak... Nie wydaje mi się, żeby to było sensowne. Ale dla tego, co chcę osiągnąć. I teraz msza, ceremonia, jak zwał, tak zwał. Dostajemy wiarę. Pewnie nie dostaniemy wystarczająco dużo jeszcze na pozioma. Ale ma co dziwić, trochę zaniedbałem swoich tych tutajszych. No, ale tak, wiara już podbudowana. Zadowoleni. A, jeszcze ktoś będzie miał zaraz tu wyższy poziom. To też szybko to... A nawet nie jeden! Ilku z nich, super. I czyżby... Tak, kolejne. Kolejne doktryny, no. Za dużo tych doktryn. Zapominam o nich za często. I... O, już inspiracja boska. A teraz... Co bym w sumie chciał? Tak szczerze, to właśnie to jest takie trochę zastanawiające. Co teraz? Coś może? Może, chociaż nie. Teraz może weźmy to, cokolwiek to jest. Nie wiem do końca, jak to działa, ale weźmiemy, może się zaraz nauczymy. Aha. Okej, można rozpalać płomyki. Nie wiem, jak one do końca będą działać, ale tak, mamy. Więc no. Tutaj chyba wszystko ogarnięte. A to dziadostwo. Okej, ale jak to już jest załatwione, moglibyśmy wrócić niby na kolejną wyprawę. Potem wrócimy trochę wiary, ale trudno. A jednak wracając, na razie nie chcę się zagłębić tam znowu, jako że odcinek powoli powinniśmy kończyć, to... Ja spokojnie bym odwiedził tutaj, zobaczył czy latarni, może nie mamy do odbioru. Mamy ich, może coś nowego. O, jak nie światła! Mogę prosić jeszcze raz o twą pomoc? Latarnia morska jest zdesperowana. Musimy wymienić kryształy, które odbijają światło z powrotem do morza. Czy mógłbyś znaleźć dla nas takie materiały? Nie wiem, gdzie szukać, ale to by powinno się udać. A jak to zrobić, to damy ci ofiarę. Okej, 25 kryształów po prostu. Uważam, żeby to było zbyt łatwe, ale tak, jak znajdziemy, co znajdziemy. Będziemy tym z drzewa i tym podobnym, to może nic nie chcę. Ale, żeby nie było, że nic nie robię takiego ciekawego, zarzucimy tutaj standardowo i spróbujemy może wyłowić jeszcze jakąś taką rybkę. Wiem, że niektórych może to nudzić, ale no... Ja chcę to robić sobie czasami, jak mogę przy okazji na odcinku chociaż raz na jakiś czas pokazać, to zobaczymy... A to jest oktopusła. Myślałem, że może... Oktopusa już mamy niestety dostarczonego do tego dziwnego ryboludzia, który uważa się za rybaka. Tutaj mamy te tuńczyki, których też nie mogę wykorzystać. Nie wiem dlaczego. Ale według gry dosłownie tuńczyk to nie ryba, więc tak... Smutek trochę. I dobra. Spokojnie, i co my tu mamy? Więcej tuńczyków. W ogóle swym drugim tak fantastyczne pomysła. Mam tą jakąś specjalną skrzynię na ofiarę. Nie rozumiem do końca, jak ona będzie działać, czy coś. Nie wiem, czy będę z niej dużo korzystał, ale... Mamy takie rzeczy jak właśnie tutaj rozdymki, czy tuńczyki, z których nie możemy korzystać. Może one będą dobrymi ofiarami, tak przynajmniej na początek. Tak sobie pomyślałem, wiem, że to pewnie głupoty, ale no i... Dobra, ostatnie zarzucenie, bo chcę jeszcze właśnie porobić różne takie... mniej bądź bardziej przydatne i ciekawe rzeczy. Ostatnia ryba. Za szybko ją wyciągnęliśmy i są to tuńczyki. Okej, są gotowi na kolejną ceremonię i przy okazji łóżeczko się zniszczyło, co... Zanim odwiedzimy ewentualnie ratał, to musimy właśnie tam im pomóc. Bo nie chcę, żeby ktoś tutaj potem płakał, że nie ma łóżeczka. I tak, jak tam z głodem? Nie jestem jakoś szczególnie głodny, więc aż tak się nie będę tym na razie przejmował i oczywiście. Wszystko. Ej,
Zanim coś jeszcze tu jednak zrobimy, zobaczmy jak tam wychodek. A, okej. Okay. 5 kub się mieści w wychodku. No warto byłoby w takim razie zrobić jeszcze z 2, może nawet 3. Wtedy będzie trochę spokojniej, jeśli chodzi o takie kwestie. Jeszcze gdzieś jedno się musiało skryć. Kłócili się niestety, z tego co mi się wydaje. Ale tak, 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 full focus, bo mieliśmy coś tutaj robić konkretnego. A, pogadajmy z nim. Okej, no, czyli to jest taki typowy tekst, który jest po przejściu zadania. Musimy przejmować, okej. Dzięki. I tak, następne zdecydowanie muszą być strachy na wable. Za dużo tych gołębi, które chcą nam kraść wszystko. Zdecydowanie za dużo. Teraz tak, jeśli chodzi jeszcze o takie sytuacje tutejsze, to... A musimy zbudować nową kopalnię, ale nas nie stać, więc pora zobaczyć, jak tutaj to wygląda. Tak, Ja się oddamy takie rzeczy, czemu nie? Kości, nie, nie. Widać, że jest bardziej cenne od czego. Ale tak, zobaczę może, czy mogę coś zrobić właśnie z tymi rozdymkami i tym podobnymi, bo jeśli mogę, to czemu by nie? Niestety nie, więc tak... Nie ma co ich trzymać. Chwilowo. Z czasem pewnie będą więcej warte. Jeśli chodzi o użytek nasz tutaj obozowy. Ale no, póki co nie ma coś tu przyjmować. Kopalnię odstawiamy nową. A z resztą pieniędzy na razie nic nie wydrobił. Nikt nie wiadomo, kiedy mogą się okazać jakieś bardzo przydatne. Zobaczcie, jak mi płoną oczy. Od tej styrty. Więc tak. Jednak zanim coś to jeszcze właśnie tutaj idziemy. Ile tu mamy jeszcze odnowienia? Pół dnia, dobra, coś tym nie przejmujmy. Zrobimy mszę. I może pójdziemy na jeszcze jedną wyprawę? Nie wiem. Można by było. Czemu by nie? A, i właśnie poziom. Możemy tutaj? Tak, możemy jeszcze bardziej ulepszyć sobie poziom broni. Zdecydowanie. Musimy to brać. A jeśli chodzi o inne rzeczy, to... Następne zdecydowanie będzie też zwiększenie ilości tamtego. Okej. Okej. Raczej na kolejną wprawę nie będziemy iść. Ale żeby też nie było, że ten odcinek już się kończy, to... W tym momencie po prostu... Możemy wspólnymi siłami... Ogarnąć właśnie takie rzeczy, jak tutaj dajmy na to podlewanie, czy coś. Dla tych, którzy lubią właśnie takie też, no patrzeć, jak ja po prostu pracuję na farmie, czy coś. I tak, jeśli kogoś się zastanawia, czy są tu jakieś kwiatki posadzone, to powiem z góry, tak. Zawsze sadzę chociaż jedne kwiatki, czy zazwyczaj. Na wypadek, gdyby okazało się, że kiedyś będą potrzebne. Chociaż może ich teraz nie być, bo sytuacja jest trochę ciekawa, delikatnie mówiąc. Z tym, że właśnie, jak mi ptaki zżerają, to czasami nie pamiętam, co mi zżarły i tyle, czym to uzupełniam. Ale tak, zobaczmy, co jest potrzebne na kolejnego wychodka. A 5 desek tylko i 20 monet. Więc 5 desek. Jeśli może ktoś, to proszę, zróbcie mi to. Ja to póki co wezmę i... W sumie, czy kult ma coś jeszcze takiego potrzebnego szczególnie? Nie, w sumie. No, w sumie nie ma żadnych pilnych potrzeb, więc... Pójdźmy może odwiedzić Ratał. Nie wiem, co tam zakłóciłem, ale coś tam minus jeden wiary, bo coś przeszkodziłem. No trudno. Odwiedźmy jeszcze Ratału, bo wydaje mi się, że coś tutaj też mogło się stać. Nie odzyskał tego. Zatem jego kapliczka ma 15 wiary. I zobaczmy właśnie, czy coś się zmieniło, bo... Jest taka, że grani zawsze mówi o tym. A może coś się zmieniło? Nie, chyba nic. No, nadal tak samo wszystko. Więc w takim wypadku nie będziemy tutaj przeszkadzać staremu dziadowi. Zamiast tego możemy się skupić właśnie na istotniejszych rzeczach, jak gotowanie posiłków chociażby. O, i skończyło nam się drewno. Chwilowo jednak nie będę rozkładał następnego. O, przy okazji grzybki. Wyrosły akurat. To posadzimy jednego, bo dostaliśmy jednego. I nie wiem, czy te grzybki są jadalne, czy nie. Razu, a to nigdy. To jest nawet ok. I tak, trawa, jagódki, dynie, mięso.
ale takie duże, tu jest mieszanka wszystkiego. Tutaj po prostu mięso to małe. Dobra, niczego takiego nie ma, to... Na razie dogotuję trochę posiłków. Może nie każdy zje od razu, ale tak... Właśnie trzeba gotować, wiecie, tak już zawsze codziennie dla każdego. Wiem, że może wydawać się trochę okrutne, ale... Z doświadczenia już wiem, że nie zawsze każdy jest głodny. A póki co bierzemy to. I... W sumie chyba nic więcej do zrobienia takiego ważniejszego tu nie ma póki co, więc... Po prostu poczekajmy na deski. Jak będą deski, to postawimy drugi wychodek obok wychodka. Cię nawet teraz zostało jedno. Nie każdy jest wystarczająco głodny, żeby cokolwiek tutaj robić. Tak, jeszcze w sumie póki co jesteśmy. Tylko możemy jakieś ładne dekoracje zrobić. Dlaczego nie? Na przykład o tutaj. Tak, wiem, że nie poukładane i w ogóle to będzie mój styl. Nie, można też tak zrobić i lawa. Mnie interesujące. Chcę, że na razie tak... taką ścieżkę lawową sobie tutaj postawimy. Czemu nie? O! Przy okazji on jeszcze coś chce. Tak idealnie zakończenie. Wielki przywódco, oddałem wszystko, co miałem tobie. Teraz chciałbym oddać moje życie. Proszę. Poświęć mnie w swoim chwalebnym imieniu. Nie. Wiem, że będziesz się z tego smucił, ale nie chcę. Nie chcę po prostu, naprawdę. Nie to, że oni sami z siebie chcą ginąć. Ale dobra. Jeśli taka jest ich decyzja, to może kiedyś się uszanuje, ale póki co... Scarecrow. Strach na wróble, strach na gołębie, wrony, jak zwał tak zwał. Najważniejsza rzecz, jaka istnieje. Żebyśmy nie mieli potem problemów. I co to wymaga? 30 monet. Okej, okay. I zasięg ma... nie najlepszy. Smutne to trochę. Nadal i tak trzeba będzie ustawić to lepiej. Ale dobra, jakoś dam radę. To co mi tak na znaczy nie jesteś. No. No taka prawda niestety. Więc tak. Na razie nie będziemy tego robić. I dobra. W sumie w tym momencie nie wiem, czy jest jeszcze coś do dodania, coś jeszcze do zrobienia i tym podobne. Ja po prostu, jako że wiara trochę podupadła, zrobię jeszcze szybko nie doktryny, chociaż... A, nie mogę jeszcze tych wszystkich rzeczy zrobić, mógłbym tylko to, ale tego nie chcę. A to tak, ja jeszcze właśnie tej doktryny ogłoszę. A tym naprawdę już zakończymy kolejnego epizoda. Przy czym tym razem niech będzie to doktryna tego typu. Okej. Okay. Teraz są dwie opcje. Tutaj od razu budowania rytuał, a tutaj szybciej będą zbierać devotion. A wybiorę to szczerze. Oświecenie. Wydaje być się to, wiecie, dużo lepsze. Szybsze konstrukcje. No. Okej, chwilowo może być fajne, ale nic ponad co. Jak mówiłem, chwilowe, więc... Co ciekawe, zmniejsza to wiarę. Ale tak, na razie się tym nie przejmujmy. Ktoś swoją drogą doznał inspiracji przez to. I z takim akcencikiem kończymy odcinka, więc no, do zobaczenia już niebawem. Trzymajcie się i hej hej!